Witam was tutaj, cześć, mam Avizanosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Avizanosz poza prawem. Zaczynamy. Tak, dzisiaj trochę nietypowo, nie powiedziałem specjalnie poza prawem nawet Lidlo, gdyż jak może zauważyliście w tytule, czy tutaj nawet nie jadę nawet Lidlo, jest to nagrane zapisy z mojej wakacji. Tak się bawiłem. Także, ale już wracając do tego, co dzisiaj robimy. Dzisiaj jest przejazd, jesteśmy w... jakby to powiedzieć... Dobrze, dokładnie wam nie powiem dokładnie, gdzie to jest. Bo jeszcze zaraz mnie tu ładnie namierzycie i będzie wiadomo, gdzie ja spędzę wakacje. Ja sobie tutaj jedę spokojnie, to jest taka moja wieś, gdzie zazwyczaj jestem na wakacjach. I tutaj jadę z bratem. Brat jedzie na swoim własnym rowerze, natomiast ja nie mam własnego roweru. Tak jak już mówiłem, kiedyś jadę na składaku babci, więc... Napęd to taki jest, że jest gorzej niż w Trillo, ponieważ nie ma tylnego hamulca, jest tylko przedni i biegów to nie ma żadnych, więc tylko własne nogi. Ale jedziemy w dół. Da się szybko. Nawet szybciej bym powiedział niż na elektrycznym Trillo. 36 na godzinę nigdy nie udało mi się na elektrycznym wyciągnąć, a tutaj proszę bardzo, chcesz i masz. Także jak widzicie, udało się, możesz chcieć i mieć. Tak w ogóle to dzisiaj jeszcze muszę nagrać odcinek dla was z Skiscanet, bo się pojawiła aktualizacja, ale to pewnie ten odcinek się pojawił wcześniej. Normalnie przy tej muzyce to bym mógł śpiewać i nie wiadomo w bufie co jeszcze robić. Tak w ogóle to wydaje mi się, że tutaj jeszcze powinien być jeden utwór. Ale dobra, mniejsza z tym, że trzy tego utworu nie ma dobrze, że nie ma, tak? Bardziej w ten sposób podchodzi do tego. Nie mogę nawet zobaczyć jakiego utworu nie ma. A no cóż, szkoda, powiem po prostu tak, szkoda. Zresztą jak będę słuchać, to usłyszę czego nie ma. Tak. Jedziemy sobie tutaj w lasku. Tu był zjazd z górki, ponieważ jest trochę na górce. I jakby coś z góry mówił, to co, jak jest kamera ustawiona przez cały odcinek, kamera jest trzymana w ręku, które trzyma hamulec przedni, więc nagrywanie trochę jest utrudnione, ponieważ jedną ręką trzymam kierownicę, drugą ręką trzymam hamulec, kierownicę, dzwonek i kamerę naraz i próbuję jeszcze ją utrzymać poziomie. Jak widać, w miarę mi się to udaje, więc jest nawet całkiem nieźle, jeżeli brać pod uwagę to, jak teraz jadę pod jakim kątem, więc no, co tu dużo mówić, jest całkiem nieźle. Samochody tutaj naprawdę szybko jeżdżą, ale to, że wyciągam tutaj 20 na godzinę stabilnie, to jest naprawdę całkiem niezłe. Ten utwór, który mamy teraz, to się na przykład nazywa Okrążenie Zwycięzcy. I jakbyście się zastanawiali, w tle możecie słyszeć jakieś nasze pogaduszki z bratem moim. Ale spokojnie, pogaduszki odpowiednio wam wyciszyłem, ponieważ rozmawiamy tutaj sobie przez krótkofalówki, ponieważ właśnie wracamy z mapowania do OpenStreetMap. Tak, jakby to się zastanawiał, jak się nazywam w OpenStreetMap, tak samo jak tutaj, czyli Avizanosz oczywiście. No, tu autobus na przykład jechał i zastanawialiśmy się, gdzie miał przystanek. I ogólnie mapujemy, akurat teraz wracamy z pól, gdzie dodawaliśmy drogi, ścieżki i różnego rodzaju rzeczy. Także wakacje tam spędzamy pozytywnie. I na przykład na taki cały dzień wyjeżdżamy sobie na rowerkach, z tyłu głośnik włączony, telefon tylko i wyłącznie na głośnik włączony, więc tak naprawdę internet mamy, ale z niego nie korzystamy. No może do mapowania, jeśli już. Ale tak poza tym to naprawdę jakiś potrzeb tutaj, nie wiadomo jakich konferencyjnych, nie ma potrzeby, bo to jest odpoczynek, tak, wakacje. To się nazywa odpoczynek. Bez internetu, bez jakiejś potrzeby patrzenia co chwilę na Facebooki i te inne rzeczy. Tu jest na przykład takie fajne rondko, na którym nigdy jakbyście jechali nie połapiecie się, kto ma tutaj prawdopodobieństwo, ponieważ znaki są prawie co chwilę przestawiane. I jakbyście się zaraz zastanawiali, co się stało, ale widzę, że nagrywałeś odcinek z wakacji, co się z tym stało? Ano, odpowiedź jest dosyć prosta. Skończyły mi się nagrania z Avizanosza poza prawem, nawet Lidlo.
znaczy mam tam jakieś odcinki, których jeszcze wam nie chcę ich pokazać, więc no musiałem poszukać czegoś bardziej głębiej, a te odcinki miały się pojawić, to miała być ogólnie osobna seria w trakcie wakacji, może w następnym roku bardziej wyjdzie seria nie Awizyna poza prawem, tylko wycieczki. No i po jakim miejscu to bardziej mam zostawię jako niespodziankę. Może jak kanał dotrwa na tak długo i my się tutaj spotkamy razem, to pewnie coś takiego tutaj powstanie. Ale no cóż, powiem wam tylko tyle, że jesteśmy w niedaleko Wyśmierc. To może wam powiedzieć. Najmniejsze miasto w Polsce do 2016 roku. Czy tam nawet 17 chyba. No i my to tutaj sobie jedziemy spokojnie, jest nawet całkiem przyjemnie. O, widzę. Ale będzie jakiś kolejny utwór, już nie mogę doczekać, co tam będzie. Ach! No tak. Hity muszą być hitami. Jakbyś się zastanawiał, te utwory, które dzisiaj wysłyszycie, to mają szczególne znaczenie, gdyż niż aż. Ta muzyka, którą teraz słyszycie, to jest muzyka naszego dzieciństwa. Razem graliśmy w Multidynamic na PSP. Co roku przechodzimy całą kampanię, musimy przejść, jak nie przejdziemy, to nie jest wakacje. I z rzeczy ważniejszych to w tej grze są drifty, wyścigi i tego różne rzeczy, więc tą muzykę tutaj specjalnie podłożyłem, aby trochę tego było, a poza tym jak jeździmy sobie po polach, to zawsze puszczamy tego typu rodzaju muzykę, tak żeby nam przyspieszyć. I naprawdę jak raz puścimy zamiast Mars Radio coś tego typu, to naprawdę przyspieszyło i zrobiło się naprawdę dużo więcej. A z taką muzyką to aż chce się jechać i przyspieszyć i dać gaz. Chociaż czasami gaz w dechę też jest złym pomysłem, bo mi teraz wywaliło po prostu rower i się nie chciały kręcić pedały, ale mniejsza z tym. Zresztą jak ktoś jest inteligentny, to zaraz zobaczy, do jakiej miejscowości wjeżdżamy. Z tym to nie będzie problemu, tak? I jedziemy dalej. Tak, potrafię gwizdać, jakby ktoś się zastanawiał. Tak, potrafię. Dobrze, a wracając tutaj, bo trochę mnie teraz mogło przyciąć, jakby coś mogło nagle zmienić temat i w ogóle nie wiadomo, co się z nim dzieje. Okej, dobra, tu widzę, że się nagrywa. Przynajmniej taką nadzieję. Nie, napuściłem. Puściłem odek, tak? Jest to tak? Jest, nagrywa. Dobrze, my tutaj jedziemy teraz. Będzie jeszcze jeden zjazd w dół. I ogólnie mam jeszcze parę filmów z wakacji. Jeśli wam dam na przykład tego typu filmiki, one się też podobają poza Wizynoszem w Warszawie, poza prawem, powinna się pojawić może ankieta, a nigdy już nie zapomniałem. Jeśli nie pojawi się ankieta, to piszcie w komentarzach. No, tak czy siak możecie pisać w komentarzach. I jakby coś, materiał polityczny, o którym mówiłem, że ma się pojawić już niedługo. Nie jestem przekonany, czy się pojawi w... Znaczy w tym tygodniu na pewno nie będzie. Może będzie za tydzień, a może za półtorej tygodnia, ponieważ mam trochę problemów tutaj. Muszę się uczyć teraz ze szkoły. Ale kampania wydaje, więc coś trzeba nie nagrać, tak? No wiadomo. Dobra. Jedziemy dalej. Tutaj obok była ochotnicza straż pożarna, tak ogólnie tutaj w naszej miejscowości. Takiej będzie tu wsi można nazwać. No i utwór na pewno tutaj kojarzycie. To był już wkrótce. No i mój całkowicie numer jeden. Chociaż moich numerów jeden jest naprawdę dużo. Dużo mówić. I jedziemy! Dobrze, ale ponieważ widzę, że już się zbliżamy do końca, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, może się stać w ogóle. Jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale. No i co tu dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Na teraz pozostałem z tą świetną muzyką. Cześć!